Polska północno-zachodnia to raj dla wodniaków. Do Odry, Noteci i Warty wpływają rzeki i rzeczki, które doskonale nadają się do uprawiania turystyki kajakowej. Czy można na niej zarobić z pożytkiem dla siebie, turystów i natury? Pan Wojciech Rybarczyk twierdzi, że tak. Moja przygoda z kajakarstwem zaczęła się wiele lat temu od pierwszego spływu kajakowego, na który zostałem zabrany jako uczeń szkoły podstawowej. Nie sądziłem wówczas, że przerodzi się to w ogromną pasję, sposób na życie. Za pomocą kamizelek asekuracyjnych. Kupiłem pierwszych 5 kajaków, potem kolejnych 5, potem kolejnych 10. W ten sposób zacząłem organizować spływy kajakowe. W tej organizacji ciągle staram się dążyć do idealnego połączenia walorów przyrody i atrakcji turystycznych. W ciągu kilku lat pan Wojciech Rybarczyk zorganizował ponad 400 spływów dla wielu pasjonatów kajakarstwa i przyrody. Spływy organizuje rzeką Notecią, Drawą, Gwdą, Piławą, Dobrzycą i mniejszymi jak na przykład Bukówka. Ten szlak kajakowy to ponad 420 km. Uczestników spływów uczy, by pływać bezpiecznie, ale i w zgodzie z naturą. Stąd też realizowany od wielu lat pomysł sprzątania rzek ze zanieczyszczeń, jakie pozostawiają nie tylko inni wodniacy, ale i przypadkowi turyści wypoczywający nad wodą, czy mieszkańcy miejscowości położonych nad brzegami rzek. Spływy kajakowe organizowane przez pana Wojciecha to wielka frajda dla miłośników obserwowania przyrody. Amatorów wypoczynku w zdrowym i pięknym krajobrazie jest coraz więcej. Coraz więcej ludzi pływając, obserwując przyrodę, korzysta z tych nowych urządzeń, gadżetów, komórek, smartfonów, profesjonalnych aparatów z długimi obiektywami i wykonujemy fantastyczne zdjęcia przyrody, ptaków, pięknej natury, właśnie pływając z wody. Wielokrotnie wykorzystywałem kajak do takich obserwacji, do takich sesji fotograficznych. Zdjęcia publikuję w internecie, zapraszam wszystkich serdecznie. Te zdjęcia można oglądać w różnego rodzaju albumach przyrodniczych i one dają ogromną satysfakcję. Po każdym spływie obowiązkowo grochówka, dzielenie się wrażeniami, pokazywanie zdjęć i rozmowy. Aby móc jednak zorganizować taki spływ, potrzebna jest wiedza specjalistyczna o roślinach, ptakach i rybach. Czy daje się też umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, by przekazać im wiedzę o ciekawostkach turystycznych, po to by spływ nie był tylko zwykłą przejażdżką po rzece? Pan Wojciech Rybarczyk uczy szacunku do natury i sam z tej natury korzysta. Naśladowcy mile widziani.